Otworzyły się usta, bezzębne i czarne. Człowiek chciał coś powiedzieć, ale tylko zacharczał. Potem jednak Kroni zdołał rozróżnić słowa. Precz, żołnierzu. Nie jestem żołnierzem, odpowiedział. Jestem rurarzem. Realny człowiek nie wzbudzał w nim lęku. Rurarz, wychrypiał mężczyzna. Pić. Kroni poczuł, że sam ma śmiertelne pragnienie. Gdzie tu jest woda? Dalej tam. Mężczyzna zdołał słabym gestem głowy wskazać w głąb pokoju. Kroni uniósł się z klęczek i trzymając się ściany szedł wolno przed siebie, dopóki nie usłyszał szmeru spływającej wody i nie zobaczył strumyczka wyciekającego ze szczeliny w ścianie. Podstawił hełm, długo czekał, aż uzbiera się w nim trochę wody i natychmiast ją wypił. Minęła cała wieczność, zanim sam napił się dosyta i nabrał wody dla nieznajomego. Kiedy tak pił i czekał, trzymając hełm pod ciurkającym strumyczkiem, miał dużo czasu na myślenie. Myślał więc, że tu żyje człowiek, co jest bardzo dziwne, bo w takim miejscu człowiek wyżyć nie może. Dziwny człowiek czekał na niego. Światło latarki odbiło się w jego źrenicach skierowanych w tę stronę, z której powinien nadejść rurarz. Idę, odezwał się Kroni z daleka, żeby rozpędzić ciszę. Pochylił się i uniósł lekką, rozpaloną głowę człowieka. Nieznajomy pił długo i jakby niewprawnie. Woda ściekała mu z kącików ust, tak obficie, że chyba niewiele jej trafiło do gardła. Zresztą człowiek w takim stanie nie mógł wiele wypić. Nieznajomy zamknął oczy i odrzucił głowę do tyłu. Kroni przestraszył się, że mężczyzna umarł. Poczekaj, powiedział, jakby chciał go zatrzymać, nie pozwolić odejść w mrok, z którego nie ma już powrotu. Jestem, powiedział nieznajomy nieoczekiwanie jasnym i silnym głosem. Dawno już nie piłem. Nie wiem, kiedy ostatnio piłem. Spod zamkniętych powiek ukazały się dwie łzy i spłynęły po zapadniętych policzkach. Jesteś na pewno głodny, powiedział Kroni. Mam jedzenie. Dziękuję, powiedział nieznajomy, nie otwierając oczu. Jedzenie nie jest mi już potrzebne. Jestem zmęczony. Umarłem. Żyjesz, powiedział Kroni i od razu pojął, że kłamie. To oczywiste, że ten człowiek umarł, że przekroczył granicę, za którą nie ma już życia. Jestem szczęśliwy, odezwał się człowiek. Jestem szczęśliwy, bo się napiłem. Nie potrafisz zrozumieć, jak trudno jest umierać w samotności i ze świadomością, że one w końcu dobiorą się do ciebie. Słyszałeś, jak tu przyszedłem? Zapytał Kroni. Tak, ale nie wiedziałem, że jesteś człowiekiem. Myślałem, że one jednak się tu przedarły i czekałem, aż mnie zaatakują. Dawno się tu zjawiłem? Zapytał Kroni, obawiając się, że usłyszy w odpowiedzi 3 dni temu. Niedawno, odparł nieznajomy. Leżałeś jakieś 10 minut. Przyśniło mi się, powiedział Kroni, że znalazłem inne miasto. Innego miasta nie ma. Ja też marzyłem o mieście, w którym zawsze jest jasno, w którym nie trzeba trząść się ze strachu, w każdej chwili spodziewać się śmierci. Myślisz, że nasze miasto jest jedyne? Tak, odparł nieznajomy głosem pełnym przekonania. Wasze miasto jest jedyne na świecie. Dotarłem do samej otchłani. Widziałem tańczące zjawy i widziałem też białego pająka. Poznałem robaki, które potrafią przegryzać ściany i odnalazłem drogę do ognistego jeziora. Ale innego miasta nie ma. Takie miasto powinno być, powiedział Kroni. Ludzie mi to o nim mówili. Tak było zawsze. Szukałem. Innego miasta nie ma. Znasz drogę do biblioteki? Zapytał Kroni. Chciał zapytać o drogę powrotną, o bezpieczną drogę dla ludzi, na której nie ma szczurów, ale zapytał o bibliotekę. Daj mi jeszcze wody, poprosił nieznajomy. Kroni zbliżył hełm do jego warg.
Nieznajomy pił długo i Kroni poczuł, że też ma pragnienie. Biblioteka to jest miejsce, w którym leżą książki, powiedział. A książki mówią o mieście na górze. Komu potrzebne są książki? Zapytał nieznajomy i zamilkł. Zapadła długa cisza, w której słychać było kłębienie się szczurów za ścianą. Potem powiedział: Już mam lodowate nogi. Szukasz drogi do biblioteki? Tak. Po co ci książki? Jesteś przecież rurarzem. Nie uczyłeś się. Kroni rzeczywiście się nie uczył. Przez rok był w terminie. Umiał trochę czytać, znał się na schematach korytarzy i tuneli. Słowem, wiedział dość, żeby zostać rurarzem. Potem, po wielu latach pracy, nauczył się na słuch wychwytywać zakłócenia w funkcjonowaniu rur i dowiedział się, w jaki sposób elektryczność dociera kablami ze stacji do miasta. A ja się uczyłem, powiedział nieznajomy i znów zamilkł, bo mówienie z każdą chwilą sprawiało mu coraz większą trudność. Książki czytają teraz szczury. Roześmiał się bulgotliwie, ale zaraz zaczął mówić szybko i dobitnie, jakby obawiając się, że nie zdąży powiedzieć wszystkiego. Byłem inżynierem, pogwałciłem zasady. Kochałem córkę pana Spela. Glizda nas wyśledził. Miałem być wtrącony do otchłani. Żyłem tu i wiem, gdzie jest kipiące jezioro. Uniósł głowę i zapytał głośno. Co z nią? Jak zdrowie szlachetnej młodej pani Gary Spell? Czy jest szczęśliwa? Kroni nie zdążył podtrzymać głowy nieznajomego, która z głuchym łoskotem, jak próżny garnek, uderzyła o ścianę. Zrozumiał, że ten człowiek zaraz umrze. Jak trafić do biblioteki? Pochylił się nad nim. Oddycha? Czy jeszcze oddycha? Jak trafić do biblioteki? Nieznajomy poruszył wargami. Idź do zjaw. Idź dalej, za drzwi. I to wszystko. Szczury drapały pazurami kamienną ścianę. Człowiek żył tu bez światła, skradał się korytarzami, ukrywał się, chciał żyć. Śmierć go ścigała, a on nie wiedział, dokąd przed nią uciec. Kroni rozgarnął łachmany i wymacał na piersi nieznajomego metalowy znak rozpoznawczy z jego nazwiskiem i numerem. Kiedy człowiek umiera, zabiera się jego znak rozpoznawczy. Taki jest zwyczaj. Kroni włożył znaczek do kieszeni, bo nie miał teraz czasu sylabizować, jak się ten nieznajomy nazywał. Poświecił po kątach izby skorupy naczyń, parę okopconych kamieni, pewnie palenisko i żelazny pręt, broń. Kroni zobaczył też swoją skrzynkę z narzędziami. Zupełnie o niej zapomniał i teraz ucieszył się na jej widok, jakby spotkał utraconego przyjaciela. Sprawdził jeszcze, czy dobrze trzyma się głaz zatykający dziurę w ścianie, bo nie chciał, żeby szczury dobrały się do tego człowieka i ruszył, nie oglądając się przed siebie. Zaraz za sączącym się ze ściany strumykiem, gdzie nabierał wodę, natknął się na drzwi. Z początku nawet nie zorientował się, że drzwi są stalowe. To prawdziwy cud, że ktoś, opuszczając to miejsce, zostawił prawdziwe stalowe drzwi. Kroni pogładził ich gładką, lśniącą powierzchnię, nie mogąc od razu rozstać się z tak drogocennym przedmiotem. Za drzwiami było pusto. Kroni poczuł na twarzy leciutki powiew zimnego powietrza i zrozumiał, że ma przed sobą dużą, otwartą przestrzeń. Doświadczony rurarz zawsze potrafi się zorientować, skąd i dlaczego płynie powietrze. To była bardzo dziwna sala, w każdym razie takiej Kroni nigdy jeszcze nie widział. Była wysoka i trzy ściany miała gładkie, jakby wypolerowane, a czwartą zasłaniała błyszcząca, lecz zmatowiała ze starości tablica z mnóstwem otworów. W tych otworach tkwiły kiedyś aparaty i przyrządy, mechanizmy i urządzenia. Wszystko to zostało wymontowane, wyjęte, wyszarpane, wyrwane i wycięte. Zewsząd sterczały końce kabli, pogięte blachy i połamane śruby. Najwidoczniej ci, którzy stąd uciekali, nie troszczyli się o czystość i porządek. Po prostu łapali, co było pod ręką i ładowali na wózki i wywozili.
Kroni wiedział, że tak właśnie było, gdyż jeden wózek z urwanym kołem stał niedaleko tablicy i dosłownie uginał się pod ciężarem okrągłych przyrządów ze strzałkami i cyferkami, błyszczących metalowych skrzyneczek i pudełek, szklanych rurek, motków różnorodnych kabli i lamp. Takie bogactwo, takie stosy niewyobrażalnych skarbów wprawiły Kroniego w osłupienie. Każde metalowe pudełeczko, jeśli wyrzucić z niego zawartość, będzie kosztować więcej niż on zarabia przez cały miesiąc, a wartości innych przedmiotów po prostu nie umiał sobie wyobrazić. Spod stosu przyrządów wystawał skrawek materiału. Kroni pociągnął go ostrożnie. Materiał był cienki jak pajęczyna, miękki i niesłychanie mocny. Szkoda tylko, że było go tak niewiele. Kroni otworzył skrzynkę i włożył do niej starannie złożoną tkaninę. Potem nie wytrzymał i podniósł kilka pudełeczek ze sterczącymi z nich kabelkami. Odstawił skrzynkę i zajrzał do wózka. I wtedy poczuł się jak człowiek, który dopiero co zjadł bardzo smaczny i syty, ale prosty posiłek, a potem, kiedy nie mógł już nic przełknąć, dostał jeszcze cały półmisek najwyszukańszych smakołyków. W wózku leżała cała bela tkaniny. Znajdowała się tam również skrzynka z narzędziami precyzyjnymi, jak narzędzia dentysty, i całe zwoje kabli w miękkiej izolacji. Kroni wysypał ze skrzynki swój dobytek, odwinął z 10 łokci tkaniny i odciął ją nożem. Wysypał narzędzia. Wrzucał do skrzynki różne przedmioty, starając się, żeby były niewielkie, nowe i błyszczące. Skrzynka nie dawała się zamknąć, wyjmował więc z niej różne przedmioty i upychał po kieszeniach. Trudno mu było oderwać się od tego zajęcia, trudno odejść. Zapomniał o bibliotece, zapomniał o tym, że musi jakoś dotrzeć na górę, zapomniał o całym świecie i sycił się błyszczącymi przedmiotami. Wreszcie ocknął się i rozejrzał dookoła. Był bogaty. Co najmniej przez rok nie będzie musiał o niczym myśleć. Mógł zapomnieć o bibliotece i o innym mieście, gdyż bogaty człowiek może nie myśleć i nie marzyć o tym, czego nie ma.